Pierwiastki chemiczne możemy ze sobą łączyć i mieszać z różnym skutkiem. Czasami coś dymi, czasami coś wybucha, a czasami nie dzieje się zupełnie nic. Czy możemy tak samo mieszać ze sobą pierwiastki matematyczne? Sprawdzimy to za chwilę. Powinieneś już znać podstawowe prawa działań na pierwiastkach, czyli mnożenie i dzielenie pierwiastków tego samego stopnia. A pamiętasz jak się wyłączało czynnik przed znak pierwiastka? Spróbujmy to najpierw zrobić dla pierwiastka kwadratowego z 80. 80 możemy zapisać jako 16 razy 5, ponieważ 16 razy 5 to 80. Dlaczego tak zrobiliśmy? Zauważ, że 16 to 4 do kwadratu. Teraz korzystając z prawa działań na pierwiastkach, możemy zapisać to wyrażenie jako iloczyn dwóch pierwiastków. Czyli mam pierwiastek z 4 do kwadratu razy pierwiastek z 5. Ile to pierwiastek z 4 do kwadratu? To oczywiście 4. Czy ostatecznie otrzymujemy 4 pierwiastki z 5. A co zrobić z pierwiastkami wyższych stopni? Na przykład jak uprościć pierwiastek 4 stopnia z 48? Poprzednio mieliśmy pierwiastek stopnia drugiego i znaleźliśmy w nim Iloczyn zawierający kwadrat. Logiczne jest, abyśmy teraz znaleźli iloczyn zawierający jakąś liczbę podniesioną do czwartej potęgi. Zobacz, że 48 możemy zapisać jako 16 razy 3. A ile to jest 16? Owszem, to 4 do 2, ale szukamy czwartej potęgi. 16 to również 2 do czwartej. Tak samo możemy ten pierwiastek rozbić na iloczyn dwóch pierwiastków. Otrzymują, że to dwa pierwiastki czwartego stopnia z trzech. Albo kolejny przykład. Jak uprościć pierwiastek piątego stopnia z 500 tysięcy? Zobacz. Tym razem będziemy szukać pod pierwiastkiem jakiejś liczby podniesionej do piątej potęgi. Widzisz tu jakoś? 500 tysięcy to 100 tysięcy razy 5. Ta liczba ma zer. Możemy ją inaczej zapisać. Jako 10 do potęgi 5. Znaleźliśmy więc liczbę podniesioną do 5 potęgi. Zatrzymaj teraz film i analogicznie jak w poprzednich przykładach, doprowadź ten pierwiastek do najprostszej postaci. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Iloczyn pod pierwiastkiem przedstawiamy jako iloczyn dwóch pierwiastków. Pierwiastek 5 stopnia z 10 do 5 razy pierwiastek 5 stopnia z 5. Ta liczba jest oczywiście równa 10. Czyli otrzymujemy ostatecznie 10 pierwiastków piątego stopnia z 5. No dobrze, jak widzisz, kluczowe jest rozbicie liczby pod pierwiastkiem na odpowiedni iloczyn. Spróbujmy jeszcze policzyć wspólnie pierwiastek sześcienny ze 104. Jak zapisać 104 w postaci iloczynu? Pamiętaj, że każdą liczbę zawsze możesz rozłożyć na czynniki pierwsze. 104 to liczba parzysta, czyli na pewno dzieli się przez 2. Możemy ją zapisać w postaci 2 razy 52. 52 również jest parzysta. Jeżeli podzielimy ją przez 2, otrzymamy 26, czyli mamy 2 razy 2 razy 26. Zauważ, że nadal jeszcze nie mamy żadnego sześcianu, ale 26 również jest parzysta, to 2 razy 13. 104 to 2 razy 2 razy 2 razy 13, czyli 2 do 3 razy 13. O to nam chodziło. Spróbuj teraz samodzielnie do końca uprościć ten pierwiastek. Zapisujemy tę liczbę jako iloczyn dwóch pierwiastków i otrzymujemy dwa pierwiastki trzeciego stopnia z 13. Znamy podstawowe zasady rządzące mnożeniem i dzieleniem pierwiastków, a co z ich dodawaniem lub podejmowaniem? Mam nadzieję, że pamiętasz o tym, że możemy dodawać i odejmować tylko te pierwiastki. Które są tego samego stopnia i mają taką samą liczbę podpierwiastkową. Spójrz tutaj. Ile to 3 pierwiastki 5 stopnia z 3 minus pierwiastek 5 stopnia z 3? Gdybyśmy pierwiastek 5 stopnia z 3 oznaczyli jakąś literą, powiedzmy A, to mielibyśmy wyrażenie 3A minus A, co nam daje oczywiście 2A, czyli 2 pierwiastki 5 stopnia z 3. Podobnie jest w przypadku dodawania. 6 pierwiastków z 7 stopnia z 11. Dodać 3 pierwiastki 7 stopnia z 11 to 9 pierwiastków 7 stopnia z 11. Dodajemy takie same pierwiastki. Tutaj mamy ich 6, a tutaj mamy ich 3. No dobrze. A tutaj mamy taki przykład. Ile to jest pierwiastek ze 125 minus pierwiastek z 45? Czy możemy to odjąć? Nawet nie myśl o tym, aby odjąć od 125 45. Trzeba postąpić w inny sposób. Mówiliśmy przed chwilą, że możemy dodawać bądź odejmować pierwiastki identyczne, czyli takie, które są takiego samego stopnia i mają taką samą liczbę podpierwiastkową. Tutaj mamy pierwiastki takiego samego stopnia, ale mamy różne liczby podpierwiastkowe. Tutaj 125, a tutaj 45. Co można z tym fantem zrobić? A gdybyśmy uprościli to wyrażenie, na przykład korzystając z umiejętności wyłączenia czynnika przed pierwiastek, tak jak w poprzedniej planszy? Spróbujmy. Jak inaczej możemy zapisać 125? To 25 razy 5. Zauważ, że tutaj kryje się kwadrat piątki. Jak rozpisać 45? To to samo co 9 razy 5. Tutaj zauważ, że kryje nam się kwadrat trójki. To możemy zapisać w taki sposób. Jaki czynnik możemy tutaj wyłączyć przed pierwiastek? Piątkę. Otrzymamy 5 pierwiastków z 5. A tutaj. Trójkę. Otrzymamy trzy pierwiastki z 5. Możemy teraz odjąć? Oczywiście. 5 pierwiastków z 5, odjąć 3 pierwiastki z 5 to oczywiście dwa pierwiastki z 5. Zauważ, co zrobiliśmy. Wyłączyliśmy czynniki przed znak pierwiastka, po czym mogliśmy je zwyczajnie odjąć. Świetnie. A teraz spróbujemy uprościć takie wyrażenie. Tutaj mamy sumę trzech pierwiastków trzeciego stopnia. Z 375, z 24 i z 81. Spróbujmy jakoś inaczej zapisać. 375 to 125 razy 3, z kolei 24 to 8 razy 3, a 81 to 27 razy 3. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie dokończyć ten przykład. Następnie włącz film ponownie i porównaj swój wynik z moim. 125 to 5 do trzeciej, 8 to 2 do trzeciej a 27 to 3 do trzeciej, czyli możemy teraz wyłączyć odpowiednie czynniki przed pierwiastek. 5 pierwiastków trzeciego stopnia z 3, dodać 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 3, dodać 3 pierwiastki trzeciego stopnia z 3, to oczywiście 10 pierwiastków trzeciego stopnia z 3. Jeżeli czegoś nie zrozumiałeś, to nie wahaj się i cofnij fragment filmu, aby zobaczyć go ponownie. A teraz mamy przykład, w którym jednocześnie dzielimy i odejmujemy pierwiastki. W liczniku mam pierwiastek z 27, w mianowniku pierwiastek z 48 minus pierwiastek z 12. Jak obliczyć to wyrażenie? Cóż, na początku wypadałoby jakoś uprościć mianownik. Może tak jak to zrobiliśmy poprzednim razem, spróbujmy wyłączyć czynnik przed pierwiastek. Pierwiastek z 48 to 16 razy 3. A 12 to 4 razy 3. 16 i 4 są kwadratami pewnych liczb. Czwórki i dwójki. Zauważ, że licznik też możemy zapisać jako pewien iloczyn. 9 razy 3. Wszędzie tutaj powtarza nam się trójka. Dobrze, spróbuj samodzielnie obliczyć wartość tego wyrażenia. W liczniku będziemy mieli 3 pierwiastki z 3, ponieważ 9 to 3 do kwadratu, a w mianowniku 4 pierwiastki z 3 minus 2 pierwiastki z 3. Tutaj odejmujemy i otrzymamy 2 pierwiastki z 3. Teraz pierwiastki z 3 nam się skrócą i otrzymujemy 3 drugie. Spróbuj samodzielnie w taki sam sposób rozwiązać ten przykład. Musimy w odpowiedni sposób rozbić liczby pod pierwiastkiem. 50 to 25 razy 2, natomiast 18 to 9 razy 2. 25 to 5 do kwadratu, natomiast 9 to 3 do kwadratu. 5 pierwiastków z dwóch minus 3 pierwiastki z dwóch to 2 pierwiastki z dwóch. Pierwiastki z dwóch nam się skrócą i ostatecznie otrzymujemy 2. Aby ułatwić wyłączanie czynnika przez znak pierwiastka, rozłóż liczbę pod pierwiastkiem na czynniki pierwsze. Zobaczyłeś właśnie film z playlisty o potęgach i pierwiastkach. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej pistacja TV.